Dzień dobry. Nazywam się Maciej Stolarczyk. Jestem trenerem Jagiellonii Białystok. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jaki jest, będzie wynik meczu Jagiellonia Piast, to nie włączajcie tego wywiadu, ale jeżeli chcecie wiedzieć, jakie, jak przebiegły przygotowania, co się zdarzyło w międzyczasie, to bardzo serdecznie zapraszam Was do Biad 24 na, na rozmowę ze mną. Pozdrawiam Was serdecznie. Naszym gościem jest trener Maciej Stolarczyk. Jeszcze można powiedzieć, chyba świeżo upieczony, jeżeli chodzi o Jagielanie Białystok. Panie trenerze, zacznijmy od podsumowań. Konkretnie mówiąc, podsumowań tego okresu przygotowawczego, bo już powoli on dobiega końca. Dzień dobry. Oczywiście tak naprawdę wszystko się zaczyna, bo za kilka dni startuje ekstraklasa i mamy pierwszy mecz z piastem, ale jesteśmy po czterech tygodniach przygotowań. Teraz jest piąty tydzień, a mieliśmy dwunastodniowe zgrupowanie w Opalnicy. No cóż, rozegraliśmy pięć meczów kontrolnych, także, także to był czas na to też, żeby w czasie tej intensywnej pracy na tle innych przeciwników zobaczyć nad jakimi elementami powinniśmy jeszcze pracować, nad czym się skupić przed pierwszym meczem Ekstraklasy, ale, ale przebie Przygotowania przebiegły e, tak, jak sobie zakładaliśmy. Co prawda e, e, napotkały nas też e, kontuzje, urazy, które, które z reguły się pojawiają w, w, w czasie ligi, w czasie przygotowań. No, ale to nie zmienia podstawy rzeczy, że, że pozostała część zawodników przepracowała ten okres bardzo dobrze, także jesteśmy przygotowani do sezonu. A wspomniał Pan o elementach do poprawy, no to w takim razie nad czym Jagielonia musiała w tym czasie najbardziej intensywnie pracować? No, każdy trener ma swoje mm, definicje, tak to ujmę, gry, i mm, dla mnie bardzo istotnym elementem była gra. Gra w obronie i te zachowania, które od zespołu chcesz wyegzekwować, tak żebyśmy, w kontekście naszej pracy, mieli jasność, jeśli chodzi o założenia i, i wszystkie z tym związane elementy. Także, tak żeby zachowania były, żeby weszły w pewne automatyzmy do, do pracy zawodników. I to, to było takim pierwszym elementem, na który, który zwracałem uwagę. Oczywiście kreowanie sytuacji, bycie w tej strefie ataku i, i, i no przede wszystkim skuteczność to też, to też element, na którym pracowaliśmy, bo, bo wiadomo, że, że solą piłki są bramki i to jest najważniejszym elementem. A te urazy i kontuzje mocno pokrzyżowały jakieś plany treningowe, które pan miał na ten okres? Może plany nie, ale rzeczywiście kwestie związane ze strategią, ale to, to też jest naturalne. To, to każdy trener myślę bierze pod uwagę, bo, bo sezon w trakcie sezonu trudno założyć, żeby wszyscy byli zdrowi. Zdarzają się różne przypadki losowe, a to z kolei czas i dla, dla tych, którzy gdzieś tam czekali na swój moment w sezonie, aby, aby ich zobaczyć na boisku, aby mogli pokazać swój swój poziom, swój potencjał. To w takim razie, czy po tym pierwszym meczu Jagiellonii Białystok z Piastem Gliwice, możemy już się spodziewać zwycięstwa? Jak pan czuje? Spodziewać zwycięstwa się zwycięstwa możemy w każdym meczu, tak to ujmę. Ale czy tak będzie, No to już czas pokaże. My jesteśmy gotowi na, na te konfrontacje i e, nie, może, mo nie, nie, wysokie? nie możemy się doczekać. E, tak, to jest e, sezon, który, który tak, jak na, na początku każdego są banalne, ale prawdziwe. Każdy za, 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 zaczyna z dorobkiem zero: zero punktów, zero bramek, zero straconych bramek i, i, i tak naprawdę każdy gra o to, żeby, żeby być jak najwyżej. I myślę, że my mamy taką mieszankę doświadczonego zespołu z, z młodzieżą bardzo, bardzo ciekawą i, i myślę, że. Możemy, możemy rzeczywiście no, być, być, myśleć o tym, żeby w każdym meczu grać o zwycięstwo. Najbliższym przeciwnikiem Egilonii Białystok będzie Piast Gliwice. Jaki jest ten nasz rywal? No, nie trzeba go tak mocno przedstawiać, ponieważ prowadzony jest przez strona Formalnika od kilku dobrych lat. Dzięki temu to zaowocowało mistrzostwem kraju. To, to zaowocowało grą w Pucharach w ostatnim sezonie też, chociaż, chociaż początek tego poprzedniego sezonu nie był najlepszy w wykonaniu Piasta, to, to ta końcówka rzeczywiście była imponująca i, i skończył Piast blisko, blisko strefy pucharowej, tak to ujmę. Ale, ale my przede wszystkim skupiamy się na, na, na sobie, na tym, jakie my będziemy się prezentowali, bo, bo e, oczywiście znamy wartość Piasta, doceniamy jego pracę, ale my z, z takimi przeciwnikami e, Potrafimy grać, potrafimy wygrywać, także, także Czyli piast jest przewidywalny. W jakiś sposób jest, chociaż teraz zmienił delikatnie swoje ustawienie, ale, ale no, ta praca, którą, którą, którą wykonuje ten Fornalik, to, to, to jest rzeczywiście taka, taka ciągłość, w której zespół jest na pewno na pewno trudnym zespołem do, do pokonania, to nie ma co ukrywać. Nie, ale, ale gramy u siebie. Także, także też z takimi zespołami wygry, wygrywaliśmy w swojej historii, także to, to nie jest jakiś, też jak gdyby jakieś nowum. Szanujemy przeciwnika, ale, ale e, daleko nam do obaw. Czy to już jest ten moment, w którym trener ma jedenastkę na ten mecz gotową? Wybraną? E może jeszcze po części, powiem tak. No w 90% mam, mam to, ten skład gdzieś tam w głowie, ale, ale też no, niestety jest to związane z. Dlaczego nie 100%? Bo, bo jeszcze po pierwsze elementy rywalizacji, ale po drugie to jeszcze zawodnicy, którzy wracają po urazach i to jest dla mnie teraz taki temat bieżący, który chciałbym że, i czekam na, na, na powrót do, do zajęć. Także niektórych gracze, także to też jest z tym związane. To trenerze, pomówmy w takim razie nieco bardziej o Panu. Jeżeli chodzi o sposób treningu zespołu klubowego i zespołu reprezentacyjnego, bo wiemy, Pan wcześniej trenował te kadry młodzieżowe. Jak bardzo można wyczuć różnicę i jak bardzo dla Pana ten styl pracy się różni między klubem a reprezentacją? No tu rzeczywiście jest, jest, jest kilka takich płaszczyzn, które są jak gdyby, mocno, mocno różniące się. A, a tą płaszczyzną to, to chociażby sama nazwa selekcjonera, który, który selekcjonuje po prostu graczy najlepszych według, według opinii jego, jego sztabu. I dobiera tak tych graczy, aby stworzyć z tego zespół, z którym pracuje kilka dni raptem w, w przeciągu miesiąca. Kilku miesięcy czasami. Nie było i, czasu pewnie i, na trening. No, to tak mniej więcej wygląda. Nie ma, nie ma tutaj za bardzo czasu na trening, jest bardziej czas na, na elementy kluczowe, jak, jak strategia, jak stałe fragmenty. I, i, I tak naprawdę nie ma czasu na to, żeby, żeby funkcjonować w innych płaszczyznach. Trener klubowy ma, ma tutaj bardziej plastycznie może działać, ponieważ ma wpływ na akcenty motoryczne, na, to, na dym wybory. Składu, składu, podobnie ma selekcjoner, ale na, na, na dobranie też graczy do, do, i, i z nimi pracę indywidualną może, może mieć więk, większy wpływ na, na taką pracę, na ich poziom sportowy codzienny, tak to ujmę. No, ale jest też wspólny mianownik, to przed chwilą o tym powiedziałem, to jest ta kwestia selekcji, bo i na poziomie reprezentacji, i w klubie też jest selekcja, to jest wybór zawodników nie tylko do jedenastki, ale też z grup młodzieżowych. To jest danie możliwości innym graczom, także to jest ten wspólny mianownik, ale rzeczywiście inaczej funkcjonujący jak gdyby poziom, poziom na innych płaszczyznach. Mający wpływ na, na zespół. Pan był też przez bardzo długi czas naprawdę dobrym piłkarzem. I w związku z tym, czy jest takie jakieś wspomnienie w Panu, które panu szczególnie zapadło w pamięć? Rzecz, z której jest Pan najbardziej dumny z tej kariery zawodniczej? Hmm, taka jedna rzecz. No, było kilka takich momentów w, w karierze w. Zaczynając od debiutu w Ostrowcu, w Świętokrzyskim, jako lewy pomocnik, no trochę po, po, się potem zmieniło. Poprzez tak, poprzez debiut w reprezentacji, a później możliwość grania w, na poziomie reprezentacji, no to może nie było ich tych meczów mnóstwo, ale, ale to była ogromna duma i, i na, na pewno mocno utkwiło w pamięci i poprzez Mistrzostwo Polski. Bo, bo to, to pierwsze Mistrzostwo Polski to, to było to, to takie zwieńczenie, zwieńczenie takich wysiłków, które, które, te, takiego celu, który gdzieś tam w głowie zawsze, zawsze był. I to, to na pewno były takie momenty bardzo, bardzo które, które utkwiły w pamięci, które gdzieś tam, jak, jak, jak sięgam wstecz, to te, te momenty. Gdzieś tam są najbardziej zostały wyryte, ale, ale tych momentów było na pewno więcej tylko no, tak, takie, to, to, to były takie kluczowe. A osiągnął Pan wszystko jako zawodnik z dzisiejszej nie, perspektywy? Nie, dużo nie dosyć pozostało. Przecież wiadomo, że, że to jest kwestia rzeczywiście spojrzenia to, czy to szklanka do połowy pełna, czy do połowy pusta, bo, bo też patrząc na, na Poziom sportowy innych graczy, widziałem, miałem, trenowałem z, w młodym wieku z zawodnikami, którzy mieli większy potencjał, stanowili wyższy poziom, ale coś w ich życiu nie, 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 się nie zazębiło i, i nie osiągnęli tego, co, co, na co teoretycznie byli skazywani. A, a ja jednak doświadczyłem gry w reprezentacji. Trzy razy zdobyliśmy z zespołem Mistrzostwo Polski, Puchar Polski. To na pewno są takie momenty, które, które gdzieś tam dają dużą satysfakcję w, w karierze zawodniczej. Ale raczej Pan niczego nie żałuje. Nie, ża na pewno nie żałuję. Nie, nie Oczywiście, wiadomo, można to rozpatrywać też w kategoriach wyjazdu zagranicznego, można z Ligi Mistrzów, bo, bo o nią to było tak naprawdę, to był nasz główny cel, awans dla Lidii Mistrzów, ale no jednak patrzę na to z, właśnie z punktu widzenia tego, co się udało, a nie tego, czego, czego mi zabrakło. To, czego mi zabrakło mam nadzieję spełnić w roli trenera. No właśnie, to, co trenerskie najlepsze przed panem, można by powiedzieć, a jeżeli chodzi o takie codzienne sprawy treningowe, czy pana nie kusi trochę wskoczyć w te korki raz jeszcze i pomóc kolegom z, z podopiecznym właściwie z zespołu? Tak, Kusi, Kusi bardzo. Ostatnio wskoczyłem właśnie w, przy, przy okazji meczu charytatywnego tutaj. Piątkowego i. To... Spotkał się Pan też ze swoimi dawnymi kolegami. Tak, przy tak, tak. tak. Na szpikowanie i to, to była rzeczywiście świetna inicjatywa, szczytny cel, ale jednak oczy chcą, ale, ale już ciało nie, nie daje rady, także to jest ja sprawę, że to jest męczarnia dla widza, a dla nas tylko powiedzmy, że, że spełnienie jakiejś znowu. Marzeń, które, które były przed laty. To już cza, czasu się nie wróci i, i pewne, na pewne kwestie, już, już pewne kwestie minęły. Fajnie rzeczywiście spotkać tych ludzi, z którymi się grało w piłkę kiedyś. Fajnie rzeczywiście zorganizowane w ogóle. Fajna inicjatywa. Przy okazji świetny zespół Pektus, który, który serdecznie pozdrawiam. Także to, to bardzo sympatyczne, ale to już nie, nie do tego bym raczej nie wracał. Raczej bym patrzył oczyma wyobraźni w przód i to, co nas czeka właśnie wspólnie z, z zespołem, z Jagielonią. No, i nie ukrywam, że tego nie mogę się doczekać, abyśmy, abyśmy jak najszybciej wybiegli na zieloną murawę. I, i zapełnili stadion, bo to jest dla nas teraz kluczowe. Ale jeżeli tak, to, to zapełnili stadion, to znaczy, że będziemy punktowali. To jest, jak gdyby, ten cel, który na, na dzień dzisiejszy mamy. Najważniejsze. To na sam koniec zapytam, co jest celem na ten sezon? W takim razie mistrzostwo? Czy to jak każdy zespół prawdopodobnie do tego w ten sposób podchodzi, ale tak, czy jest, tak. ja czy powiem, jest tak. szansa na tak, wysokie miejsce? Tak, ja powiem jak teraz. Eee, zapełnienie trybuna. To będzie oznaczało, że naprawdę Jagiellonia prezentuje się bardzo dobrze, a przede wszystkim punktuje. I to jest naszym celem, taki, takim, który, który na, na dzień dzisiejszy sobie stawiamy. Nie chcę mówić o, o mistrzostwie czy o, o pucharach, bo, bo ten sezon jest też specyficzny, bo gramy do połowy listopada, później jest taka długa przerwa, taka, która była kiedyś jeszcze za, za moich czasów, kiedy grałem w piłkę, właśnie czekało się te trzy miesiące na to, żeby znowu wrócić na boiska i teraz też tak mamy ze względu na mistrzostwa świata. Także jest to specyficzny sezon z, z, z długą przerwą pomiędzy jedną a drugą rundą. E, I na, na dzień dzisiejszy skupiłbym się na tym, co, co nas czeka właśnie jeszcze w tym roku, e, bo potem mamy rzeczywiście ten, ten dłuż, długi okres na, na przygotowania i, i, i ewentualne, e, ewentualne korekty. No to jak najwięcej punktów. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo.